dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. Serdecznie. Wstajemy, sobota rano, Łukasz Jankowski. Ania Popek, jeszcze sprawdzamy, co tam na świecie ciekawego, bo dzisiaj będziemy trzymać rękę na pulsie wydarzeń, zwłaszcza tych, które się będą odbywały nocą, dzisiaj noc muzeów. Będziemy zaglądać o sztuce i też o sztukę będziemy Państwa prosić, o Państwo ulubione muzeum, ale to za chwilę. Najpierw przypomnijmy, 18 maja to także dzień urodzin. Tak, dzień urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, więc podejrzewam, że dzisiaj w Centrum Myśli Jana Pawła II na Foksal 11 będzie jakieś wydarzenia się odbędą. Wiem, że tam już część ulicy jest wygrodzona, więc zapewne mogą Państwo tam się udać w ramach tej nocy, a właściwie już całego dnia muzeów. Zresztą można po każdym pewnie mieście peregrinować, nie tylko w Warszawie. Świadami Ojca Świętego, tak. Od muzeum do muzeum. Ale akurat, ale akurat tutaj wpis, pismo, które poświęca Ojcu Świętemu dużo uwagi. Jolanta Sosnowska, która napisała taką trylogię potężną Hetman Chrystusa, teraz opublikowała nową, bardzo ciekawą książkę na temat Jana Pawła II, twierdząc i mając na to dowody, że był prorokiem, prorokiem naszych czasów, ale także prorokiem w ujęciu biblijnym niemal, że wszystko to, co mówił, sprawdza się po kilkudziesięciu już latach i widzimy, jak zmienia się rzeczywistość. Ale to jedna z ważnych dzisiejszych rocznic, o których chcemy powiedzieć, moim zdaniem najważniejsza. I muzea, i rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. A co jeszcze? Zobacz. Zalety i wady pracy grafika komputerowego. Poznamy zasady zbierania ziół i ich właściwości. Biały uśmiech w jeden dzień? Czy to możliwe? No to wiemy, co w programie. Czas na pierwszego gościa. I na pierwszą lekcję, bo dzisiaj wiem, że sobota, ale będziemy się dzisiaj uczyć, proszę Państwa. Temat myślę, że ważny i przydatny dla każdego. Grafika komputerowa. Każdy dzisiaj coś tam robi w telefonach, w smartfonach, w komputerach. I każdy ma wyobraźnię. Warto to wyobraźnię poszerzać. Michał Matuszak, grafik, studio animacji, także rysownik, więc dzisiaj będziemy trochę o Twoim talencie do kreowania mówić, ale także o tym, jak używać tego współczesnego pióra, ołówka, czyli komputera, tabletu, do przenoszenia w te media społecznościowe, w wirtualną rzeczywistość naszych koncepcji. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od ołówka i od kartki. Jednak, czyli stare narzędzia działają. Znaczy, u mnie to się zaczęło w dzieciństwie, w przedszkolu, od miłości do dinozaurów, ale byłem za mały, żeby oglądać Park Jurajski, wtedy wychodził, bo to były lata 90. Więc stwierdziłem, że sam sobie narysuję te dinozaury. Swój Park Jurajski. Dokładnie. I od tego się zaczęło. Potem gdzieś tak, jak już byłem po studiach, stwierdziłem, że chciałbym po prostu z tego żyć. I zacząłem rysować, był freelance, a teraz jest już studio animacji, jest tworzenie animacji edukacyjnych, animacji historycznych, różnego rodzaju, ale cały czas tworzę, ilustruję też do książek i innych. A kiedy do tej kartki i ołówka dochodzi komputer? To musi przyjść naturalnie. U mnie to było po prostu potrzeba. Jeden z wydawców stwierdził, że nie będzie po prostu skanował ręcznych rysunków i trzeba było się szybko nauczyć obsługi tabletu graficznego, ale nie takiego zwykłego, że jest ekran i rysujemy po nim. Jak w Paincie, tak jak prawie każdy z nas kiedyś się bawił w Paincie, próbował coś tam narysować. Dokładnie, tylko to jest taki specjalny tablet, jak za chwilę przejdziemy do stanowiska, to pokażę, jak taki tablet wygląda. On jest podłączony do komputera i patrzymy na monitor, a rysujemy na tym tablecie, na którym nie ma tego monitora. Trochę to dziwnie wygląda, więc pierwsze początki były trochę trudne, ale jak to mówią, praktyka czyni mistrza, no i tak się... Powiedziałeś, że musiałeś się nauczyć szybko. Ile to zajęło i czy miałeś jakiegoś nauczyciela? Nie, właśnie, to jest ciekawa historia. Ja od dziecka lubiłem rysować, ale rodzice stwierdzili, że tak szkoła artystyczna to nie bardzo. To praktycznie, Tak, tak, praktycznie, za biurko jakiś ten i jestem samoukiem, nie? Więc uczyłem się właściwie, graficy się śmieją, często się mówi o tym, że się uczysz na projekcie, więc jak przychodził projekt, trzeba było zrobić coś nowego, no to się siadało do tego komputera i po prostu szukało w
w internecie, jak to zrobić, jak szybko, jak najlepiej. A w dzisiejszych czasach to jest tak, będzie rymarz, dekarz, kołodziej i grafik komputerowy. Tak, grafik komputerowy. Wszystko będzie łączyć fakt, że to będą martwe zawody? Wydaje mi się, że nie, chociaż teraz dużo się mówi o AI, które wchodzi o to właśnie. Tak, domyśliłem się. Często u nas są różnego rodzaju debaty w naszym środowisku, jak to będzie wyglądało, czy to faktycznie nam zabierze pracę, nie. To jest tak samo, jak wchodził Photoshop czy Illustrator, takie programy do tworzenia grafiki, wtedy, kiedy jeszcze tworzono ją ręcznie. Graficy wtedy byli przerażeni, jak to jest w komputerze, czy to trzeba ręcznie tworzyć, sztuka, warsztat i w ogóle. To jest narzędzie. To jest narzędzie, które możemy wykorzystywać. Można pójść na skróty, ale efektu się nie osiągnie, jeżeli do tego się nie przysiądzie. Bo i nie... U nas w mediach to widać, tak? Widać, jest materiał i komuś się nie chce szukać zdjęcia, nawet tam paliworyzować, to szybko wpisuje w komputer, proszę mi wygenerować zdjęcie tłumu na demonstracji. Ciach, jest tłum na demonstracji, wstawiamy. Kwestia praw autorskich znika, jest taniej, szybciej. Nie wiem, czy lepiej. To jest pytanie. Ale czy AI przeczyta nam książkę i na przykład do danej książki odniesie się na przykład z kontekstem, jakimś z ilustracją? Często bywa tak, że muszę przeczytać daną książkę, żeby zrozumieć, o czym jest, złapać kontekst i tą ilustrację zrobić. Więc moim zdaniem AI będzie bardzo fajnym narzędziem wspomagającym nas i powiem szczerze, że często ja też właśnie do zdjęć referencyjnych, na przykład jakaś jest poza potrzebna, albo jakieś miejsce, albo jakiś kąt odpowiedni, to wtedy sam też, nie ukrywam, używam do tego AI, bo jest szybciej niż na przykład przeglądać zdjęcia stokowe, no których jest mnóstwo, nie? To ciekawe. Ale czy taki zwykły użytkownik może się nauczyć i do czego może wykorzystywać tej wiedzy, którą zdobędzie dzisiaj, bo dzisiaj podczas programu będziemy Państwa uczyć, więc się przygotujcie na taką ciekawą lekcję, ale do czego możemy wykorzystać to? Czy na przykład do napisania CV, albo do zrobienia strony internetowej, albo do zamieszczenia ładnego posta na Możemy Instagramie. Możemy zmienić kolor twoich oczu. Ojej, nie zmieniaj. Tak. Ja mam ładne niebieskie. Właśnie, ale słuchajcie, bo to jest już tak niebezpieczne, że można innego człowieka zrobić, napisać o nim wszystko, tak, prawda? Tak, tak, jest takie coś możliwego. No właśnie na tym to polega. Często właśnie gdzieś jakieś debaty trwają nad jakimś zdjęciem, czy jest fejkowe, czy jest prawdziwe, czy nie jest prawdziwe, czy jest przerobione. Tak, da się to rozpoznać? To znaczy są narzędzia do tego, żeby to rozpoznawać. To jest taki wieczny wyścig zbrojeń między tymi, którzy robią te falsyfikaty, a tymi, którzy je rozpoznają. To prawda. Teraz mamy czas kampanii wyborczej, widzimy na plakatach, też różnie to wygląda. Czasami ta twarz nie przypomina tego osoby, która się spotyka. Zawsze jest dużo ładniejsza, taka pogodniejsza, taka bardziej pewna. Na przywódcy wygląda ten człowiek. Tak jest, to nie tylko w polityce, także w życiu codziennym. Gdzieś widziałem te memy, że nie ufajcie jej, bo na zdjęciu wygląda tak, a w rzeczywistości to jest zupełnie inna osoba. No ale to prawda, no każdy wyraz twarzy można sobie wygenerować, prawda? A no to jednak budzi zaufanie bądź nie. I wtedy ludzie podejmują decyzje na podstawie fałszywych przesłanek i to jest dokładnie fatalne. I tutaj właśnie wchodzi grafik, który jeżeli ma sumienie, no to odzwierciedli tą prawdę taką, jaka jest. No jak... Albo nie i wtedy mamy takie właśnie... A z drugiej strony to nic nowego, jak się wspomni obrazy ślubne, konterfekty, tak? Się wysyłało na dwory konterfekt, to też nie zawsze odzwierciedlał każdy... Panna młoda czasem znacząco tak się jest, na obrazie było tak, Holbajna potem przyjechała na dwór angielski, wyglądała zupełnie inaczej, więc jest ale co było robić, trzeba już było brać. Więc historia z grafikami, malarzami, artystami jest stara jak świat i to nie jest na dzisiaj, to też kiedyś było. Czyli na razie jesteś optymistą, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i ewentualne jej wykorzystywanie? Tak? Świetne narzędzie, bardzo potrzebne i przyspieszające pracę. Dobra. A my będziemy dzisiaj Państwa uczyć, tak jak powiedziała, ale bez AI. Dzisiaj dzisiaj tylko nasza własna kreatywność będzie Państwu potrzebna, żeby coś stworzyć, więc zostajesz z nami przez całe 2 godziny. Bierzemy Cię w niewolę, dokładnie nie my, tylko Paulina bierze Cię w niewolę. A to będzie słodka niewola i niewola, która przyniesie nam wszystkim dużo korzyści. Więc dziękujemy bardzo za tę część rozmowy. Tak jest, o sztuce. A my zobaczymy, jak Państwo mówiliśmy, że dzień, noc muzeów, nie dzień, a noc muzeów. Więc zobaczmy, jak Państwo przeżywają i muzea. Może Państwo mają swoje ulubione muzea albo ulubione dzieła sztuki. Zobaczmy. Pan Donat, Muzeum Regionalne w Pleszewie, ciekawe muzeum. O, a co w nim jest, Panie Donacie? Co prezentują w tymże muzeum? A to proszę napisać jeszcze. Nie byłam, tak. Mini Muzeum Etnograficzne w gminie Bułkowo. Bułkowo, o właśnie. Lokalna społeczność. Super, uwielbiam takie małe muzea. Przepiękne, tutaj drewniane, aż chce się wejść.
A to Szczawnica. O, tak, uzdrowiskowe. Śliczne. Tam byłem jest tam, tak pięknie, tak. Byłaś tam, byłam, wodę piłem cudownie. Tak. Takie ileś kraników i się można napić, tak, różnej wody. A to mamy Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Tak, jest poświęcone ludziom, którzy od końca XVI wieku, do połowy XX wieku, byli wywożeni. To ważny, piękny obiekt, świetnie zrobiony i dobra lekcja historii. A tu od pani Agatki, co można zobaczyć w muzeum? A to też uzdrowiska w Szczawnicy, czyli stare zdjęcia, no, to co lubimy bardzo. I mamy tutaj od Wawrzyńca Muzeum Porcelany w Wałbrzychu. No nie właśnie, nie byłam, ale zamknęli te zakłady porcelany, no, jakiś niestety czas trzeba temu, będzie teraz tylko muzeum pojechać, zostaje. My będziemy, może to państwu tajemnicę zdradzimy, będziemy wyjeżdżać w wakacje, więc być może do Wałbrzycha, do Muzeum Porcelany też zawitamy. Odezwijcie czemu się. By nie, ale warto z nocy muzeów korzystać, warto w ogóle, nie tylko w noc muzeum, do muzeów zaglądać, a do muzeum zagląda również razem z nami Natalia Rzeźniczak. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Drodzy państwo, drodzy warszawiacy, 20. edycja Nocy Muzeów w Warszawie już dziś. Ja dziś będę miała przyjemność pokazać państwu trzy miejsca, które biorą udział w programie, a jednym z nich jest klasztor Pokamedulski, w którym znajdujemy się, przed którym znajdujemy się właśnie teraz, a o tym, co czeka zwiedzających dzisiaj, jakie atrakcje, opowie Karol Regulski. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Zapraszamy, żeby odwiedzić nas dzisiaj tutaj wieczorem na Bielanach, ponieważ jest to serce Bielan. Swoja nazwa dzielnicy właśnie pochodzi z od bieli kamedulskich habitów i murów tego pięknego bielańskiego barokowego kościoła za naszymi plecami. Już od 18 zaczynamy. Najpierw w podziemiach kamedulskich, czyli w takiej piwnicy artystycznej, gdzie często odbywają się różne koncerty i inne wydarzenia. Uczniowie pobliskiego liceum imienia księdza błogosławionego, księdza Romana Archutowskiego, wystawią sztukę, fragment inscenizacji pana Wołodyjowskiego, ponieważ ta właśnie scena o bracie Michale odbywa się tutaj u nas na warszawskich Bielanach. To już taka mała nasza tradycja, że tą scenkę kultywujemy. Później od 18 do 22 zachęcamy, żeby przybyć, ponieważ będzie można wejść tam, gdzie normalnie drzwi są zamknięte, czyli do Muzeum nad Zakrystią, gdzie wiele eksponatów skrzętnie zgromadzonych w trakcie remontu kościoła jest wyeksponowanych, w tym słynna trumna, w której być może kiedyś państwo słyszeli, spał ksiądz proboszcz Drozdowicz. Tutaj u nas też na Bielanach odwzorowaliśmy w jednym z eremitoriów, czyli w jednym z domków pokamedulskich, odwzorowaliśmy wystrój, jak to wyglądało 100-200 lat temu, kiedy tutaj jeszcze mieszkali kameduli, zakonnicy. Taka pustelnia też jest dla państwa dzisiaj wieczorem otwarta, będzie można ją zwiedzić. Oraz zapraszamy, żeby przede wszystkim wziąć też udział w wieczornym koncercie, czyli występie Joanny Mioduchowskiej i Krzysztofa Tkaczyka. To również w podziemiach kamedulskich na zakończenie naszej Nocy Muzeów o 22.30 i to wydarzenie współorganizujemy z Urzędem Dzielnicy Bielany. Noc muzeów dzisiaj, ale w niedzielę organizujecie piknik. Tak jest, w ten weekend niesamowita kumulacja, ponieważ właśnie tak wypadły terminy, że doroczny pokamedulski tradycyjny odpust z okazji zesłania Ducha Świętego, ze względu na zesłanie Ducha Świętego, przypada w najbliższą niedzielę, czyli już jutro. I z tej okazji zawsze staramy się kultywować też już ponad 350-letnią tradycję odpustów. Będzie temu towarzyszył wydarzeniu kiermasz, oczywiście atrakcje dla dzieci. Wszystkie atrakcje dla dzieci staramy się, żeby u nas były bezpłatne. A osią całego programu będzie msza święta o 11, którą poprzedzi uroczysta procesja. To też taka mała tradycja bielańska. Procesja z obrazem świętego Brunona z Kwerfurtu, który przypłynie tratwą nad Wisłę. I ten obraz zostanie uroczyście wprowadzany do kościoła. Krótko mówiąc, będzie się działo. Drodzy państwo, jeżeli pan Karol zachęcił państwa, to zapraszamy The Vitis 3 w Warszawie. Do zobaczenia. Dziękujemy, Natalio. Do zobaczenia. Zachęcił, pan Karol tak, bardzo zachęcił ten tak koncert. Tak jest, wpadamy, ale tych zachęt będzie więcej, bo Natalia będzie krążyć po Warszawie i pokazywać kolejne ciekawe, często nieoczywiste miejsca, które można odwiedzić w noc muzeów, więc jeszcze nie raz, nie dwa razy Natalię dzisiaj zobaczymy. Będzie prezentować kolejne ciekawe miejsca, a my ciekawe rzeczy u nas w studiu. Mamy, proszę państwa, w studiu królową. To jest ziołowa królowa, Agnieszka Skowerska. Dzień dobry, Agnieszko, dzień witaj. Dobry, bardzo się cieszymy, że przyjechałaś. Ja również.
ekspertka i rzeczywiście autorytet, jeżeli chodzi o zioła, o wykorzystywanie leczniczej mocy ziół i roślin w dbałości o swoje zdrowie i o urodę. Więc dzisiaj porozmawiamy o ziołach, które sami państwo mogą zebrać w maju, prawda? W maju, tak. Mamy maj. W późniejszych miesiącach, tak. Co takiego dobrego, dobroczynnego teraz rośnie? Teraz rośnie mnóstwo roślin, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Maj to taki wyjątkowy miesiąc dla zielarzy i wszystkich miłośników. Rozsiewał zioła maj, jak głosi prosta, znana przez każdego piosenka. Zgadza się. Na wiosnę ta przyroda eksploduje. Pojawiają się kwiaty, młode pędy, liście. Wszystkie części tych roślin majowych możemy wykorzystywać w celach leczniczych. I natura nie jest głupia, wręcz powiem, jest bardzo mądra. I obdarza nas na wiosnę takimi roślinami, wieloma roślinami o działaniu oczyszczającym organizm, krew, limfę, wątrobę, takimi regenerującymi, odtruwającymi, które nas przygotowują do lata, bo my też się trochę odradzamy na wiosnę, tak, i szykujemy na lato. I jedną z takich roślin jest na pewno pokrzywa zwyczajna. Jej tutaj nie ma, ale jak wygląda pokrzywa, każdy z nas wie. I doświadczył pewnie, prawie każdy raz. Poczuł jej, odczuł jej działanie na własnej skórze. Pokrzywa przede wszystkim ma działanie moczopędne i tym samym detoksykujące organizm. Usuwa z organizmu toksyny, zbędne produkty przemiany materii. Nie bez powodu jest nazywana królową ziół. Już tak Hipokrates ją ochrzcił, nazwał. Ze względu na to, że ciężko jest znaleźć dolegliwość, na którą pokrzywa chociaż odrobinę nam nie pomoże. To jest roślina o tak bogatym składzie chemicznym, tak wszechstronnym działaniu, że możemy ją wykorzystywać przy szeregu różnych dolegliwości. Jak pokrzywę zebrać, to wiemy ostrożnie żeby się nie poparzyć, ale co z nią potem robimy? Co z nią robimy? Zbieramy młode liście pokrzywy, właśnie tej majowej. Najlepsza jest majowa przed kwitnieniem, bo po kwitnieniu ona już trochę traci te właściwości lecznicze, także tej młodej pokrzywy odrywamy młode liście, młode pędy i możemy w najprostszy sposób, takim najprostszym sposobem przetwarzania ziół jest przygotowywanie z nich naparów, czyli nic innego jak zalewanie wrzątkiem. Trochę tych liści młodej pokrzywy możemy sobie rozdrobnić, żeby łatwiej wydobyć z niej te substancje czynne, czyli to, co jest dobre i wartościowe dla naszego organizmu. Wsypujemy te liście, wkładamy te liście pokrzywy do szklanki, zalewamy wrzątkiem i zaparzamy przez 15 minut pod przykryciem. Taki napar możemy spożywać raz, dwa razy dziennie. Świetnie detoksykuje, świetnie odtruwa organizm, też łagodzi bóle stawów, ponieważ działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo w obrębie stawów. Też pokrzywa wzmacnia odporność, o czym niewiele osób myślę, że wie. Pokrzywa też może łagodzić objawy alergii sezonowych. Pokrzywa też poprawia przemianę materii, ale też można ją stosować zewnętrznie, bo takim wystudzonym naparem możemy przemywać skórę trądzikową, ponieważ niweluje stany zapalne skóry. Jak tak słucham, to tylko bym jadł pokrzywę, na wszystko pomaga, ale jak rozumiem, nie samą pokrzywą zielarz żyje. Nie samą pokrzywą zielarz żyje. Pokrzywa przede wszystkim, zbierajmy pokrzywę, ale też jest całe bogactwo innych ziół, których część tutaj przyniosłam i mamy je na stole do pokazania państwu. Myślę, że możemy zacząć od tak zwanej głuchej pokrzywy. To jest jasnota biała, która do złudzenia przypomina pokrzywę. Ale kształtem liści. Natomiast nie ma tych parzących, nie parzy, kłujących wyrostków. Dokładnie. I to, co ją odróżnia od pokrzywy, to jest to, że ma takie białe kwiatki pod liśćmi i te kwiatki zawierają słodki nektar, który zapewne wiele osób w dzieciństwie wysysało z tych kwiatów. Jasnota biała przede wszystkim polecana jest przy zaburzeniach trawienia, poprawia przemianę materii, ale też jest to zioło niezwykle wartościowe dla kobiet, ponieważ łagodzi bóle menstruacyjne i obfite krwawienia miesięczne, podobnie jak tasznik pospolity. To też jest bardzo powszechnie występujący, w cudzysłowie, chwast na naszych polach i takich też miejskich trawnikach. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale ten tasznik ma takie drobne listki w kształcie serc. Tak, i tak można go rozpoznać. I też jest to niezwykle wartościowa roślina dla kobiet. Proszę bardzo. Tego na przykład nie znam. Tasznik, widzisz? A Agnieszka, czy można zbierać właśnie w takich miejscach jak miejskie trawniki? Czy raczej nie? Nie do końca. Trzeba nie iść jednak w las gdzieś na łąkę, prawda, żeby było to... Zgadza się, dokładnie. W miarę czyste. No ale dobrze, no tak, nie jest to łąka w środku Puszczy Knyszyńskiej, tylko na przykład gdzieś pojechać do lasu. Trochę dalej trochę z dala od cywilizacji, bo nie zapominajmy o tym, że zioła mają zdolność do kumulowania w sobie metali ciężkich, a jeżeli chcemy je przetwarzać i przyjmować tak, żeby nam pomagały, no to nie wprowadzajmy tych metali ciężkich do organizmu. Także wzdłuż miasto, autostrady A2 nie chodzi. Zdecydowanie nie. Wzdłuż autostrady ziół nie Także, żeby to było bezpieczne i wartościowe, to najlepiej pola, łąki, lasy. Wyjedźmy sobie na wycieczkę na weekend i tam się zaopatrzymy. Ta pogoda dzisiaj, więc tym bardziej. Ale z drugiej strony, Aniu, czy ty byś znalazła to w lesie? Czy... No teraz, jak mi powiedziała Agnieszka, to bym szukała takich serduszek malutkich i może bym znalazła, ale bez informacji na pewno. Zielarz amator, dobry pomysł, czy jednak lepiej
kupić? Jak to wygląda? Przewodnik. Właśnie, przewodnik, chociażby. Dobrze, że pan zwrócił na to uwagę. Ważną zasadą przy zbiorze jest ziół, szczególnie dla początkujących zielarzy, jest to, by zbierać tylko te gatunki, których jesteśmy stuprocentowo pewni. Pamiętajmy, że w naszej szerokości geograficznej, w naszym kraju występuje też wiele roślin trujących. Może wiele to za duże słowo, ale jest trochę tych roślin trujących, nawet śmiertelnie trujących. Więc jeżeli nie mam 100% pewności, że dany gatunek jest tym, którego potrzebujemy, to lepiej go zostawmy w spokoju. Może skupmy się na pokrzywie, którą każdy z nas może chociaż organoleptycznie sprawdzić, że to jest pokrzywa. To, pokrzywa. To, co to jest? Kwiaty czarnego bzu. Kwiaty czarnego bzu, czyli ten odurzający zapach na wiosnę, dla jednych osób irytujący, dla mnie wspaniały. Wspaniały jest po prostu. I kwiaty czarnego bzu obezwładniający. Też przetwarzamy, korzystajmy, no bo one niedługo też przekwitną, ale korzystajmy z nich i przetwarzajmy na różne sposoby, przede wszystkim syropy. Syropy możemy przygotować. Czyli co, zasypujemy cukrem, tak? Tak, to znaczy sposobów przygotowywania syropów jest wiele. Takim najbardziej podstawowym jest ten, że zbieramy sobie takie w pełni rozwinięte baldachy, kilkadziesiąt ich potrzebujemy, zalewamy je wrzątkiem i zostawiamy na cały dzień do tak zwanej maceracji. Następnego dnia przecedzamy te kwiaty, dodajemy do nich sok z kilku cytryn i cukier. W zależności od tego, jak bardzo ten syrop ma być słodki, ile tego cukru chcemy złożyć. Ja trochę mniej dodaję niż w tych tradycyjnych przepisach. I podgrzewamy to lekko tylko do zagotowania, po czym taki gorący syrop rozlewamy do słoików i możemy go zapasteryzować i jest to wspaniałe, naturalne remedium na bóle gardła, na przeziębienie i wszelkie jego objawy, na kaszel, też wzmacnia odporność, także wspaniała czarny rzecz. Bez jako ogrodnik amator zapytam, da się hodować samemu w ogródku? Da się hodować czy samemu, to jest ale... jest wymagająca roślina? Nie, nie jest wymagający. Zresztą proszę spojrzeć, jak on powszechnie występuje w naszym kraju. Ale... na każdym trawniku go spotkamy. Ja chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz, Agnieszko, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że można zrobić wspaniałe danie z takich baldachów właśnie czarnego bzu. Tak. Czyli po prostu te kwiatostany zanurzamy w cieście naleśnikowym, prawda? Tak, pyszna rzecz. Czy coś pysznego. Tak. Trzeba wtedy... zrobić następnym razem, póki jeszcze jest. Dobrze, o, no to... Tak. Do kuchni potem. To nie dziś, przywołałeś mnie do obowiązku, ale nie, czy one dalej zachowują właściwości tak przyrządzone, czy trochę ich mają mniej już Nie, zachowują właściwości, natomiast żeby, powiedzmy, najwięcej tych substancji czynnych wydobyć z roślin, to najlepiej jest to robić albo poprzez macerację na zimno, czyli zalewanie wodą, albo macerację na gorąco, bo wtedy wszystkie te substancje czynne rozpuszczają się w tej wodzie. Można też macerować rośliny tłuszczem, bo niektóre witaminy, jak wiemy, nie rozpuszczają się w wodzie, tylko w tłuszczach. Więc takie zrobienie ich w tym cieście naleśnikowym wspaniała przekąska, ale jeśli chcemy w celach leczniczych, to już lepiej syrop z tego przygotować. Ale do jedzenia naprawdę wyśmienita. Jeżeli państwo mają gdzieś pod ręką te kwitnące właśnie krzewy bzu, proszę taką sobie zrobić dzisiaj desero przystawkę, bo to jest takie danie czarnego pomiędzy. Bzu, bo taki zwykły czarnego. Bez to nie. Ale tak, jest, no tak, no czarne. Ten zwykły bez to tak naprawdę nazywa się lilak pospolity. Tak. Chociaż potocznie mówimy na niego bez, ale to jest inny gatunek rośliny. Tak. Bez to jest to, co mamy tutaj na stole. Tak. Jeszcze mamy tutaj. To fioletowe, przepraszam, już tak. To fioletowe. Palcem pokażę. Proszę bardzo. To jest koniczyna. Koniczyna czerwona. Też bardzo powszechnie występujące. Nie, ona jest w ogóle fioletowa, ale nazywa się czerwona. Tak, bardzo powszechnie w cudzysłowie występujących fast w naszym kraju. Koniczyna czerwona jest rośliną wyjątkową, ponieważ zawiera takie związki, które nazywają się izoflawony i są budową zbliżone do kobiecych, do estrogenów, czyli kobiecych hormonów płciowych. I dlatego koniczyna czerwona i wyciągi z niej polecane są kobietom w okresie menopauzy, czyli tak zwanego przekwitania. I łagodzą objawy, czyli uderzenia gorąca, wahania nastroju, zaburzenia snu, bóle głowy. To wszystko... też kwiaty, czy co? Kwiaty. Czyli zrywamy kwiaty, suszymy, tak? I zalewamy taką herbatkę, robimy sobie? Tak, albo najlepiej jest właśnie sporządzić napar, tak jak powiedziałeś, z kwiatów koniczyny czerwonej, czyli zrywamy kilka tych kwiatów, zaparzamy pod przykryciem przez 15 minut, pijemy raz, dwa razy dziennie. Wspaniała sprawa, tak jak powiedziałam, dla kobiet w okresie menopauzy. O co chciałeś zapytać? Już musimy kończyć. Jak to kończyć? Czy pytań mam miliard? Nic nie kończymy. Mam tylko jedną uwagę, no, słucham, że Polacy miody. podobno a nie, to miody może następne razem. Polacy podobno masowo łykają leki, najbardziej w Unii Europejskiej. Jesteśmy narodem, który najchętniej sięga po tabletki. To może jednak nie po tabletki, a może jednak zwłaszcza, zajrzeć że do własnego. Agnieszka, nasz gość, była ostatnio bohaterką pisma Zdrowie bez leków. Tak, i pokazuje, że można i że jest to bardzo zdrowe dla człowieka. Jeszcze dwa słowa powiedz o tych miodach i o tym, co tu przyniosło. To nie miód, to jest syrop z pokrzywy wzmacniający odporność. Możesz pokazać? Tak, oczywiście. Ma taki kolor miodowy. Tutaj on ma taki kolor miodowy.
miodowy, tak jak powiedziałaś, tak. On był na początku ciemnozielony, trochę dodałam sporo miodu, więc on, bo tu jest miód, dlatego on trochę zmienił barwę. Tutaj mamy maść z babki lancetowatej, może nie jest super, nie wygląda super, ale ona jest na oparzenia, na odmładzanie też. Tak, tak, ona była trzymana w lodówce, także lepiej ją przed użyciem trochę wyjąć z lodówki, żeby ona trochę zmiękła, ale ona jest na oparzenia, na trudno gojące się rany, na ukąszenie owadów, czyli teraz w sezonie Zabieram. Tak, świetnie się sprawdzi, bo działa łagodząco. I też się przyda, więc. To jest babka lancetowata, jak będziecie państwo chcieli zbierać, to pokazuję, ma takie lancetowate liście charakterystyczne. I tu mamy jeszcze mgiełkę do ciała, która jest z kwiatów koniczyny czerwonej i tasznika, bo te zioła, które mamy na stole, możemy też stosować zewnętrznie do pielęgnacji urody i włosów, bo one mają wspólny mianownik, działają przeciwzapalnie na skórę, łagodząco na wszelkie zmiany skórne, także polecam też. Mogę? To się psiknąć. Tak, można się psikać, oczywiście. Ale wiesz co jeszcze, Agnieszko, tak a propos, bo jednak mądrość ludowa zawsze potwierdza potem badania, znaczy naukowe badania potwierdzają mądrość ludową. Tak. Koniczyna, czyli ulubiona potrawa koni, jak sama nazwa wskazuje. A konie są bardzo mądre, to są istoty, które wybierają instynktownie dokładnie te zioła, które w danym momencie są im potrzebne. Nawet leczą się same, taką słyszałam opowieść od kogoś, kto pracuje z końmi, że konie wybierają te zioła, które akurat wpływają na wybierają tylko czystą wodę. I dobrych ludzi. Tam, gdzie pił koń. Działają instynktownie, ale mimo to omijają rośliny trujące i wybierają te, które są dla nich dobre. Skoro jedzą koniczynę, to jest to dobre w takim razie zioło. Mogę cię psiknąć? Oczywiście. Będziesz teraz piękny i młody. W końcu. Agnieszka już w końcu jest. Jakiś sukces z tego programu. Korzystajmy z tych danych. No dobrze, ale to co? To teraz stawiamy kropkę w końcu. Żałujemy, bo Agnieszki, królowa ziołowa, można słuchać bez końca i tylko naprawdę stosować w praktyce to, o czym mówisz. Zachęcam wszystkich Tak jak ty powiedziałeś. Zamiast tych leków, tabletek po prostu idziemy na łąkę, w pełny spacer z takim świeżym powietrzem i pięknym. A właśnie, to jeszcze już na pewno na koniec. Informacje gdzieś można znaleźć, bo pewnie nie każdy miał notatnik i nie każdy notował słowo. Na Instagramie, na Instagramie, na Facebooku Ziołowa jest Królowa, moje konto, prawda? Ziołowa Królowa. Zachęcam. Tak. Ja tam publikuję regularnie materiały o tym, jak zioła mogą pomóc nam w dbaniu o własne zdrowie i dobre samopoczucie. Także zapraszam wszystkich państwa. Bardzo Agnieszka dziękuję. Skowerska, dziękujemy bardzo. A my, to zioła, to może pogoda, bo zioła rosną, jak jest dobra pogoda, albo nie. Zobaczmy w ogóle, jakie warunki do tych spacerów po zioła państwo będą dzisiaj mieli w różnych częściach Polski. Bardzo proszę. Połączyliśmy zioła z pogodą. Wszystko da się połączyć w tym świecie. Najpierw widzicie, tam zioła raczej nie rosną, bo to plaża i morze. No to, chociaż też jest takie zioło, które się sadziło na wydmach po to, żeby te wydmy były utwardzone. Coś nazywało piasecznica czy coś takiego. A to Giżycko. Tam na pewno dużo pięknych ziół i pokrzywy. W ogóle majowa pokrzywa jest bardzo dobra, odmładzająca i taka silnie wzmacniająca organizm, dlatego że czerpie z tych soków. Na jeziorze Niegocin nikt nie żeglował, a my całymi na kojecki. Bukowina Tatrzańska, ależ tam będą wspaniałe zioła, proszę państwa. Ale już patrzcie, już chmury już powoli się zbierają. Ale malownica wygląda jak obraz Chełmońskiego. A to? Jak państwo myślą? Co to jest? To jest obok nas zaraz, proszę państwa. Zioła też tu niedaleko rosną. Jest taka łączka piękna, na którą mieliśmy podlecieć. Podlecimy jeszcze, pokażemy państwu, jakie piękne zioła tam można zobaczyć i kwiaty. Aczkolwiek po zioła lepiej się wybrać do puszczy. Tak, zdecydowanie. Tak, gdzieś tam trochę od domu, z dużego miasta uciec na chwilę, maj warto. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie uciekajcie. Nie. Jeszcze nie uciekajcie, zostańcie, nie odchodźcie daleko. Mała przerwa, a potem wracamy. Dobrze, to co, to teraz czas na...